Mama pochodziła z Jurgowa, tata pochodził ze Starego Sącza. Natomiast Tylmanowa to jest miejsce, gdzie wspólnie zaczęli uczyć. Można by było powiedzieć, że tam z Tylmanowej zaczyna się ich praca zawodowa poprzez Łopuszną, w międzyczasie i Rogożnik, no, a de facto to najdłużej tutaj w Łopusznej. Stary Sącz, miejsce urodzenia taty, Jurgów, miejsce urodzenia mamy. Można by było powiedzieć tak, że tata pochodził z wielodzietnej rodziny i on został, jego rodzice byli powroźnikami, robili powrozy i on został wytypowany do dalszej nauki. Natomiast w rodzinie mamy dziadek bardzo chciał, żeby wszystkie jego dzieci uczyły się, zdobywały zawody. Nawet był w Ameryce, żeby coś zarobić. Sprzedał wtedy tak drogocenne w tym czasie dla gospodarstwa krowę, żeby dzieci mogły dalej kontynuować naukę. I tak mama została również nauczycielką. Tata miał rower i był dobrą partią wtedy. Nie, można by było tak powiedzieć. To jest ciekawa historia, jak to się wszystko zaczęło, ale na wstępie trzeba powiedzieć jedną rzecz, że tata miał niesamowity, fajny humor. Mama też pochodziła z rodziny takiej humorystycznej, że my, jako synowie Józefa i Weroniki, możemy twardo powiedzieć, że bez żadnych tak badania krwi, że ten humor został przekazany i nasz ojciec Józef to prawdziwy ojciec, mama prawdziwa. Natomiast jak to było? No tam zaczęli, powiedzmy, jakoś sobie w tej Tylmanowej, wcześniej, tak jak mówię, ochotnica Tylmanowa, strasznie się ten Józef podpuszczał do mamy. Mama, widząc, że ma 26 lat, że jej pociąg zaczyna uciekać, no dobry chłop, a w dodatku czemu dobry chłop, bo był bogaty, a bogaty dlaczego? Dlatego, że miał rower. No nie bardzo się jej tylko podobał z jednego względu, że dużo palił. No ale później sobie pomyślała, że jakoś sobie da rady, później zakochał się w mamie, podobno chciał się strzelać i mama z litości go wzięła. Ale prawda była inna, po prostu była tu miłość, miłość, która później zafundowała, czy pierwszym synem Józefem, który właściwie później urodził się w Starym Sączu, nie? Bo kiedy mama dostała bóli porodowych, zaprzągnęli, nie było wtedy środków transportu, zaprzągnęli konie i tymi drogami wyboistymi jechali do Nowego Sącza, żeby Józiu urodził się w mieście takim powiatowym. Ale wiadomo, jak to jest jechać wozem, i wtedy mama dostała bóli, a ponieważ tata pochodził ze Starego Sącza, zatrzymali się tam u wujka. No mama jeszcze tam tydzień była, nim się Józiu urodził. Także miejsce urodzenia Józefa Tischnera, później księdza, jest Stary Sącz. Zaraz po tych urodzinach doszło do sytuacji, w której nie wiadomo było, czy mały Józiu przeżyje. Józiu, kiedy miał 2 lata i 9 miesięcy, tradycyjnie było to, że rodzice moi, a zwłaszcza ze strony mamy, zawsze na Boże Narodzenie wyjeżdżali, żeby siąść wspólnie przy stole wigilijnym. I wtedy w tą mroźną noc wigilijną Józiu zaczął tracić przytomność. Wtedy dziadek, nie zastanawiając się, powiedział: zaprzągam konie do sań i jedziemy do szpitala, do Nowego Targu. Mroźna, zimowy wieczór, jadą saniami do Nowego Targu. Po drodze Józiu traci przytomność. Zatrzymują się w jednym z domów w Gronkowie, żeby dać, w cudzysłowie,
Józiowi ostatnie namaszczenie, to znaczy przy nim zrobić modlitwę. Po tym wszystkim dojechali do szpitala, zostali bardzo przyjęci, tak jakoś od serca. Lekarz stwierdził, że mały Józiu ma pęknięty wyrostek robaczkowy. Jedynie, co może go uratować, to operacja. Ale nie gwarantował, ponieważ Józiu był nieprzytomny. Położyli go na stół i w tym czasie mój bardzo wierzący dziadek i mama poszli do kaplicy przyszpitalnej. I tam przed wizerunkiem Matki Boskiej zaczęli się modlić gorąco, prosić, dlaczego mama prosiła, dlaczego jej Bóg bierze tego syna pierworodnego. Widocznie tak, ta gorąca modlitwa była, że Józiu przeszedł operację. Po tej modlitwie Matka Boska widocznie zrobiła, spełniła prośbę, ale jednocześnie w roku 1955 małego Józia zaczęła się droga kapłańska. Ale zanim zaczęła się droga kapłańska, było liceum w Nowym Targu. Tak, tak. Liceum Goszczyńskiego, słynne Liceum Goszczyńskiego. To, co ja znam z opowiadań. Był niesamowicie zdolny i zawsze, jeżeli wygrywał jakieś konkursy, to można nawet przeczytać w jego wspomnieniach, bo pisał od 7 roku życia, pisał pamiętniki, że co po niektórzy profesorowie, jeżeli ktoś przyszedł na dyskusję, a Józiu w cudzysłowie zapędził go w kozi róg, wszyscy mówili, oto mój wychowanek, mój uczeń. I Józiu był pod tym względem naprawdę, był bardzo dobry. Przed maturą zaczął właśnie myśleć, gdzie iść. I napisał wtedy w pamiętnikach, że mam powołanie zostać księdzem. Ale wielu moich kolegów miało powołanie, może dlatego mieli powołanie, że ich dziewczyna rzuciła, że rodzice kazali. On czeka na wybranie. Maturę oczywiście tam dla niego nie było problemu, nauka nie była problemu. Gorzej było, później zdawał na prawo. Egzamin wstępny na prawo mniej więcej tak wyglądał, że w komisji przyjęć byli studenci z Podhala. Józiu dostał temat, między innymi życiorys Lenina. Józiu, jak wspominał, jeszcze nigdy takiego pięknego życiorysu nie napisał jak o Leninie. W każdym bądź razie egzamin wstępny, okazuje się, że Józiu nie dostaje się na prawo. Wtedy komisja, a zwłaszcza ci studenci, znając wcześniej Józia, jaki był zdolny, proszą, żeby przedstawiono im, pokazano im właśnie te wstępne materiały, jakie pisał. Nie? Okazuje się, że wszystko było na bardzo dobre. Nie dostał się dlatego, że pochodził z rodziny inteligenckiej. Zrobił się wielki huk. I Józiu dostał się na prawo właśnie przez tych naszych. Górol za górola zawsze stanie, zawsze honor mo. I w ten sposób Józiu studiował razem ze swoim kolegą tu z Łopusznej, z Józkiem Klamerusem na prawie. Nawet razem mieszkali. I idąc kiedyś plantami z jakichś wykładów czy ćwiczeń, Józiu mówi temu swojemu koledze, Józkowi Klamersowi, słuchaj, może wstąpilibyśmy tutaj do kancelarii seminarium. Poszedł z nim. I wtedy Józiu powiedział, decyduje się tutaj zostać. Był to wielki szok swoją drogą dla Józka Klamerusa, jego kolegi i z Łopusznej, i z ławy licealnej, że Józiu został, powiedzmy, że już tam został, ale nie tylko on, bo jeszcze jeden z jego najbliższych takich kolegów
licealnych, właśnie licealnych, najbliższych, Mieciu Zoń, tak samo powiedzmy, czekali na wybranie, zostali wybranymi i poszli drogą kapłańską. Między mną a Józiem było 15 lat różnicy. Czyli znowu były takie, jak Józiu miał perypetie, kiedy miał 2,9 miesięcy, mama miała znowu ze mną perypetie, bo miała wtedy prawie 43 lata, jak ja się rodziłem. Lekarze nawet nie chcieli, żebym się urodził, żeby była usunięta ciąża, prawda, ale mama się na to nie godziła. Ciężko przechodziła ten okres ciąży. Myśmy wtedy mieszkali tutaj, rodzice mieszkali w Łopusznej. No i piękny przypadek jest z moim porodem, kiedy wiozą znowu sąsiad, wiezie moją mamę ze mną do porodu, do Nowego Targu na jednym wozie, a za nami na drugim wozie wiozą znowu kawalera, który został ugodzony w czasie czy wesela, czy kłótni sikierą, obuchem. Jeden jedzie się rodzić, a drugiego już wiozą umierającego. Ja się urodziłem, tamten zmarł. Naprawdę fantastyczna rzecz, stara szkoła, 20, może 50 metrów do rzeki Dunajec, czystej rzeki, Raki, Pstrągi, Łopuszanka. Piękne widoki. Piękne widoki. Józiu mnie wtedy z Marianem chcieli nauczyć pływać. To było z tych ciekawszych zdarzeń. Uwiązali mnie tutaj przez połowę za linami i z mostu trzymali mnie, ucząc mnie pływać, jeżeli po tak, żeby się nie utopił, ale w razie czego to mnie podciągali, to były tak zwane pierwsze lekcje uczenia pływania przez moich braci, najmłodszego ich braciszka Kazimierza. No, nie powiem, bo robili ze mną co chcieli, jak chcieli, ale to są tak miłe wspomnienia, właśnie tu z Łopusznej, bo tu, tak jak już kiedyś wspominał, byli ludzie z duszą. A wtedy też i ranga nauczyciela, księdza nauczyciela była całkiem inna jak dzisiaj, prawda? I Józiu, ten szum Dunajca, te Pstrągi, i on nawet czasem wspomina i te gorce, taki czora zimą, i spotkania z tymi prostymi ludźmi, no na jego piętnie można było później w dalszych czy pracach naukowych zobaczyć. Te miłe lata, piękne lata, nawet on kończył, jak mówiłem, liceum skończył, brat średni Marian skończył liceum, no i mnie najmłodszemu trzeba było wystartować również do liceum. Nie powiem, wystartowałem, ale od razu pierwsze pytania były takie, czy będę się tak dobrze uczył, jak mój najstarszy brat. No, przecież pytania ciekawe, ale odpowiedź też filozoficzna, kto by powiedział, że się będę źle uczył. Nie tak jak mój brat, tylko powiedziałem, że oczywiście, że się będę uczył tak jak mój brat. No, czy się tak uczyłem, oni się dopiero zorientowali po maturze. W każdym bądź razie Józiu dużo mi pomagał nawet w tym liceum. Nawet powiedziałbym, że do matury mi pomógł ściągi pisać. No, był taki niesamowity, taki anioł stróż. Moje licealne lata dalej, dał mi, nawet fundnął mi kurs tańca i dobrego wychowania. Kurs tańca prowadził profesor Wieczysty. Nie powiem, czasem mi się to przydaje. I taniec, i to wychowanie. Po maturze mojej
Ja przenoszę się do Krakowa, mieszkam z nim razem na ulicy Świętego Marka, wtedy nazywał się Dom Księży Emerytów. No i tu zaczyna się moje życie piękne, studenckie. Młodzieńca, który przyjeżdża ze wsi, pakuje się wyk, bierze do walizeczki koszulę non-iron, krawat na gumkę z papugą, czarny garnitur, jedzie na studia. Zamieszkuje właśnie z bratem, dzieli pokoje. No nie powiem, były to wspaniałe moje chwile, tym bardziej, że mogłem korzystać z takich premierowych biletów na różne spektakle. Mogłem poznać ludzi, którzy występowali pod Baranami, a jednocześnie mogłem, to było ważne dla mnie, jako już młodzieńca dorastającego, zaimponować koleżankom, że mam bilet, ale to wszystko szło pod nadzorem. Pod nadzorem mojego kochanego brata, jednego i drugiego zresztą. I swego czasu pamiętam takie zdarzenie, że właśnie mój brat ksiądz proponuje mi, że ma dwa bilety na piękny jakiś spektakl, na premierę, czy bym nie skorzystał. No oczywiście ja po kursie dobrego wychowania nie od razu krzyczę daj, tylko z pewnym oporem. On mi wręcza te bilety. I teraz sobie myślę, która tu z koleżanek byłaby na tapecie, która by tak najbardziej mi odpowiadała, żeby jej zaproponować i jednocześnie tym sposobem zaimponować. Trafiła się tam któraś, no oczywiście umawiam się z nim, trzymając w zębie bilety na premierę, koszula non-iron, krawatka na gumkę, czarny garnitur, ręka, idziemy do teatru. Oczywiście człowiek wystraszony trochę. No piękne rzeczy wtedy opowiadałem tej mojej koleżance. Można powiedzieć, tak zbierałem sobie patyczki, wijąc gniazdko. Nie siadamy, siadamy sobie w fotelach wygodnie. Patrzę, a fajnie się będzie rozmawiało dalej, bo jedno miejsce jest wolne koło mnie, drugie miejsce koło mnie jest wolne, swobodna rozmowa, oczy się świecą. I w tym momencie, kiedy ma rozpocząć się spektakl, widzę dwóch mężczyzn rosłych idzie między krzesłami. Oczywiście to idzie jeden mój brat i drugi mój brat i siadają obok mnie. Krawatka na gumkę się naciągnęła, papuszka odleciała, jak zwykle koszulka non-iron została mokra. W każdym razie już nic było z tego gniazdeczka. Jeszcze nie dość tego, to kiedy wychodziłem z tą, odprowadzając po kurcie dobrego wychowania koleżankę do któregoś z akademików, czułem oddech moich braci na plecach. To był tak zwany doping, powiedzmy. Po powrocie oczywiście określany, kto był jakby. I to były takie piękne czasy. Może sprawdzaj, czego pan się nauczył na kursie dobrego wychowania? Znaczy, może oni widzieli, że ja się, tylko oni nie byli na takim kursie, bo potrafili za mną. I to trochę nie fair. Natomiast wracając jeszcze do tych wspomnień krakowskich, no tak jak mówię, kiedy byłem licealistą, bardzo, bardzo lubiłem tam do niego jeździć. Smak tego Krakowa i on, no po prostu on również cieszył się, że przyjeżdżam. Nauki są jest dwojakie. Ucynkowe i nieucynkowe. Nauki ucynkowe uczą cię, co masz robić, co by na twoje wyszło. Nauki nieucynkowe uczą cię, jak masz na świat patrzeć i światu się dziwować. Nauki ucynkowe pobierają ci, co się albo do rzemiosła, albo i do polityki biorą. Kto te nauki pobiera, ćwiczy w sobie przeziorność. Zaś nauki nieucynkowe pobierają ci, w którym łomądrość idzie. One ci cłeku rozum ćwicą, do mądrości cię zaprawiają. Z takich nauk nieucynkowek to ci niby nic, no bo to ani stołka nie zrobisz,
ani na krawca nie wyjdziesz, ani cieśle. Ale dopiero z nauk nieucynkowych wies ześ cłek. A bez nich to ci się ino wydaje ześ cłek. Kraków to seminarium. Pojawiło się seminarium w Krakowie na samym początku. Już wybrał tą swoją drogę wtedy, prawda? Tak, tak, tak. No ja mnie ciężko tutaj powiedzieć, jaka ta droga była. Będziemy może mieli możliwość kogoś spotkać w naszych rozmowach, którzy byli blisko księdza. Wiem, że był kolegą bardzo takim bliskim księdza Zonia, który pochodził gdzieś tam ze Spisza i reprezentował tę góralszczyznę dość autentyczną, do której Tischner niewątpliwie lgnął. I oni we dwójkę tworzyli taki zespół, do którego tam dołączali jacyś jeszcze inni koledzy i prezentowali tę góralszczyznę jak mogli, głównie w formie jakichś żartów. W tym seminarium on, bo to tak jak przypuśćmy w klasach jest wójt, tam też każdy rocznik miał swojego doktora, doktor ten prowadzący. Tak, ale to właściwie to takie nic. A potem na piątym roku to już był dziekan. A ten dziekan, no cóż miał do roboty? No tak, wielki post, droga krzyżowa na drugim piętrze. No Józek jako doktor prowadził tę drogę krzyżową, narobił sobie raz śmiechu, bo zapomniał, jak się odmawiał ojcze nasz. Tak, tak. No i kupę się narobili w czasie drogi krzyżowej, ale... Ale tak, to no, normalka szła. Normalka. Po Krakowie pojawiły się dwa miejsca, również góry, bo z jednej strony Żywiecczyzna, gdzie miał się pojawić, miał zostać wikariuszem i stamtąd też pochodził jego przyjaciel czasów krakowskich, czyli biskup Pielonek obecnie. Ja dokładnie nie pamiętam, bo jednak były te różnice wiekowe, prawda? Ale po święceniach kapłańskich w 1955 roku pierwsze poszedł na takiego pomocnika do Jawiszowic. Później proponowano mu, ale to musieli wtedy zaakceptować jakieś urzędnicy polityczni, tam właśnie w Wieleśni. Wieleśni, nie? To jest fakt, to jest ta Żywiecczyzna, gdzie tu mnie leśnie. Oczywiście, a najbardziej można by było powiedzieć z tej Żywiecczyzny jeszcze dojrze tradycje regionalne, kultura, folklor, to co łączyło, ale stamtąd również pochodził jego wspaniały przyjaciel, ksiądz Pielonek. Do dziś powiedzmy no, biskup Pielonek, to byli Życiński, Pielonek, Boniecki, to byli ci ludzie, koło których się tak mocno kręcił. Józef był zawsze bardzo, bardzo, bardzo otwarty, przyjazny. Jeżeli chodzi o mnie, to moje poglądy bardzo współgrały z jego patrzeniem na świat. Oczywiście nie byłem głębokim filozofem. Miałem zupełnie inne podejście do życia, bardziej praktyczne, ale w takich zasadniczych sprawach zgadzaliśmy się i dogadywaliśmy się. Radziłem się go parę razy, zwłaszcza kiedy przyjeżdżał do Warszawy, bo ja byłem na miejscu tam, a on przychodził, żeby się spotkać, żeby pogadać troszkę, dowiedzieć się, jaka jest sytuacja z mojego punktu widzenia. Byłem sekretarzem generalnym, więc miałem różne wiadomości, różne kontakty. I była mi potrzebna także jakaś mądra rada, co w takiej sytuacji robić, bo łatwo nie było. On był zawsze taki uśmiechnięty, mówi: człowiecze, nie przejmuj się, wszystko będzie w porządku, rób swoje i bądź sobą. O, to były jego rady. Thank you.
Kiedy rodzice skończyli uczyć, przeprowadzili się do Starego Sącza. Józiu tam przyjeżdżał, miał taki pokoik na górze. Zresztą on Stary Sącz wcześniej znał, bo jako małe dziecko przyjeżdżał do swoich wujków, prawda, i do swoich kuzynów. Poznawał tam kościół i Klarysę, kościół parafialny. A tutaj wtedy, kiedy się przeniósł, miał taki mały pokoik, tam siedział, pisał. Na mszę chodził do sióstr Klarysek, które zawsze z wielkim sercem, otwartym sercem go oczekiwały. Zaprzyjaźnił się tam z nimi? Bardzo, bardzo. I on, bo znowu była to, powiedzmy, taka na bieżąco relacje. Nawet do tego stopnia, że pomógł, tam był, jest pod święta Kinga. Nie? Jak zrobić, żeby była błogosławiona, i doradził im, żeby zrobić sympozjum takie na temat Kingi, i wtedy wyjdzie, kto to było, jak było. I wtedy po tym sympozjach była już droga otwarta, żeby stała się błogosławiona. I tam właśnie on przyjeżdżał do tego Starego Sącza, natomiast niesamowicie dalej go ciągnęło tutaj do Łopuszki. Panowie, tu ze sprzętem. Z tym sprzętem tu ze mną. Kościół też odegrał ważną rolę, ten drewniany kościółek. Ten kościółek odgrywa dla Józia cały czas, jeżeli byśmy tak patrzyli na jego życie związane z Łopuszną cały czas. On nawet, kiedy już były zaczęte objawy choroby, prawda, wtedy księdza nie było, bo gdzieś wyjechał, ta wielka powódź, nie, w 97 roku, on z Baczówki zlatuje i kiedy ludzie trzymają jeszcze ten mały kościółek sznurami, powrozami, żeby go nie zabrało, on Pana Jezusa w hostii wynosi na plebanię. Zawsze tutaj czekali na niego też ludzie. Po wyprowadzeniu się moich rodziców do Starego Sącza zawsze miał mszę o 11. Można by było powiedzieć, że przemarsz przez Łopuszną Józia to było tak, jakby przechodziła czy telewizja, czy najświeższe wiadomości ze świata, bo Józiu nigdy nie gasił radia i słuchał Wolnej Europy, a z drugiej strony dużo podróżował po świecie, zwłaszcza dużo jeździł, był, spotykał się z Janem Pawłem II. Byli to tacy wielcy, wielcy przyjaciele i wszelkie nowości były tutaj przynoszone. Thank you.
kupował w sklepie chleb albo coś takiego, wiedział, w którym domu pieką moskole, nie? Wtedy wstępował, zostawiał chleb, brał moskole, czyli to jest ziemniaków upieczone na blachach, strasznie lubił, ale w zamian zostawiał chleb, brał moskole i szedł na bacówkę. Człowiekiem, który go doskonale rozumiał, to był Jan Paweł II. Pamiętam taką scenę, kiedy było spotkanie u świętej Anny w Krakowie z środowiskiem uniwersyteckim. Kościół napchany, oczywiście wszyscy pchają się tam do pierwszego rzędu. Kirchner gdzieś tam stoi w czwartym czy piątym rzędzie. Widziałem to na własne oczy. Papież idzie przy środek, jak to wypatruje znajomych, to i nagle woła do Tischnera, który gdzieś tam w głębi stoi. Józek, widziałem z helikoptera twoją bacówkę. Niby taka anegdotka śmieszna. To nie była anegdota, to nie był taki odruch. Jan Paweł II miał to do siebie, że on takimi drobnymi gestami robił coś bardzo świadomego. On chciał powiedzieć, że to jest Józek, że to jest ktoś, czyją bacówkę warto, żeby papież zobaczył. To była taka nobilitacja. On przychodził nawet w zimie na tą bacówkę. Ja nawet się go pytałem, Józiu, tak powiedz mi, czy ty nie boisz się siedzieć sam na tej bacówce? No on mówi, no czego się mam bać, prawda? A fakt faktem, on bał się myszy. No i mówi, opowiada mi, że raz tylko przeżył taki strach, kiedy rano chciał wybrać się na mysz, na grzyby, no bo rosa była i gumowce były tak w przedsionku. Wkłada rękę do jednego z gumowców, czuje sierść. Wtedy się strasznie wystraszył, wziął siekierę i obuchem po tym końcu tego gumowca, myślę, albo ją ogłuszę, albo się coś stanie. Kiedy uważał, że za dzieło skończone, przechylił gumowiec i okazało się, że wyleciał z tego pędzel do golenia. W każdym bądź razie to był strach Józia przed tym. Później dużo on tam pisał, tam tworzył. Cały czas ktoś przychodził do niego. Właśnie, bo to się stało centrum towarzyskim w pewnym momencie. Ale było to niesamowite znowu, bo to czasy macie również stanu wojny jednego, powstawania Solidarności, nie? Jego najbliższy sąsiad Wawrzek, nieprzeciętny, który poznawał ludzi z, można powiedzieć, po gębie, jeżeli się go ktoś pytał, gdzie jest bacówka księdza Tischnera, on wyczuwał, kto to jest, albo wskazywał w dobrym kierunku, albo w odwrotnym kierunku. W okresie letnim gospodarze wychodzili na te swoje bacówki z dobytkiem, z krowami, i tam sezon letni siedzieli, kosili to trawy, inaczej podaszą psiorki, tam krowy doili, śpiew był, górali, góralek roznosił, góry po prostu żyły. I powstawały jedne bacówki, ja między innymi, ja też tam w sąsiedztwie wybudowałem sobie bacówkę. Wtedy wypłynęły pierwsze msze bacówkowe w soboty. I to był człowiek, który nie tylko wyszedł z ludu, jak mówi list do Hebrajczyków, z ludu wzięty, dla ludu postanowiony, tylko wyszedł, ale on nie wyszedł. On był księdzem, ale on był ciągle obecny w tym swoim środowisku, on go czuł. To było niezwykłe i to się zresztą do dziś dnia potwierdza. Wici leciały, że ksiądz Tischner odprawia mszę na przykład na koszar. Bo już mu się nie chciało schodzić na dół, tak? Nie, bo pójść na drugi dzień szedł, tylko żebyśmy nie schodzili, żeby dzieci, żeby może, bo tam było niesamowite później ta atmosfera. Przychodzili w cudzysłowie ludzie gór, przychodzili jego koledzy znajomi. Opowiadali, wspominali, to były niesamowite przy ognisku takie wspomnienia. Ktoś przyniósł gitarę,
tu przyszła muzyka góralska. I w ten sposób zaczęły się te msze bacówkowe. Tam, panie Kazimierzu, przychodzili ludzie bardzo różni, ludzie zwykli, ale też przychodzili politycy i ludzie, którzy mieli coś do powiedzenia na wszystkie tematy. Tak, tam to było, powiedzmy, wszystko można... Tam każdy mógł przyjść. Każdy mógł przyjść, ale później zaczęło to Józia drażnić, nie? Drażnić go zaczęło, bo on z każdego przyjął. I w związku z tym ja mu dobudowałem na górze taki mały pokoik z okienkiem, że mógł wtedy na dole okiennicę zamknąć, mógł pozamykać się wszystko, a tam tworzyć. Natomiast był też i taki sprytny, później to się okazało, że jeżeli miał jakąś większą grupkę, to im proponował, no to chodźmy teraz na spacer. I jego kierunek był w stronę mojej bacówki. Nie? Kiedy wiedział, że jestem, tam dochodził. No i przedstawiał mnie i mówił, no to zostańcie sobie tutaj u Kazia, nie napijcie się herbaty, ja wracam, nie? Dziś dopiero można zobaczyć, usłyszeć, kto tam był. Tam i byli, powiedzmy, i na koszarach w czasach Solidarności. I ludzie Solidarności się ukrywali, nie? Łopuszna wtedy tętniła takim życiem podziemia i to była cała polityka tu w Łopusznej. Józiu tu jakoś to kierował. Brat częstował piwkiem w bacówce, czy nie? Młodszego brata? Może było tak, może było inaczej. Nie, bo to jednak 15 lat różnicy. Nie, ale to raz tylko on to, kiedy odprawiał z tą jedną z bacówkowych mszy, tam koszary, to jest taka osada, były tam dwa domy. Od tej jego bacówki do koszar, no trzeba było iść dosyć szybko, pół godziny, do potoka, z potoka. I wtedy zorientował się, że podnosząc hostię przy przemienieniu, zapomniał sobie zabrać wina, prawda? No i krzyknął, Kaziu, ileże do mnie do bacówki po wino. I muszę powiedzieć, zresztą on mówił, że to było dla niego najdłuższe kazanie, jakie mógł mówić, czekając, kiedy ja mu przyniosę wino, no a wiadomo, chłopak na 15 lat różnicy starszy, ja powiedzmy leczysz, jesteś zmachany, zgrzany, to troszkę tego wina upijałem, tak, ale ile trzeba było, to doniósł, nie? Józiu nawet powiedział, że ma fajnego brata, bo doniósł wino, także, że nie, raczej z piwkiem czy z tym, on raczej on odstronił w ogóle, nie, i nie, z pijokami jak szedł, umiał porozmawiać, ale natomiast... Nie akceptował takiego. Z tą bacówką jest jeszcze jedna historia. Tak. Jak wspomniał pan, że lubiał słuchać radia. I właśnie z radia w bacówce dowiedział się, kto został wybrany papieżem. Tak, i można by było, jest. I to tu w Izbie Pamięci jest radio. Jest radio tutaj w kącie i jest to nagranie, że tam usłyszał właśnie znajomy głos, kto wybrał. I leciał wtedy, żeby się pochwalić tutaj do wsi. I starszy chłop, który kosił, on mu pierwsze powiedział, że mamy, że wybrali Polaka, rzucili się na szyję. I to było niesamowite przeżycie dla Józia. Tym bardziej, tak jak zaznaczyłem, Józ się tym nie chwalił, tak, nie? Ale dziś można widzieć, jak wielka przyjaźń im łączyła. Można to było nawet... Przy ostatnim ich spotkaniu na Wawelu, to pięknie opowiedział świętej pamięci biskup Chrapek, kiedy zobaczył dwóch chorych, cierpiących ludzi w uścisku. Wtedy Józiu miał na kartce napisane, papież ma papa mobile, a ja mam Tischner mobile. Mieliście podobne gusta?
To znaczy do kobiet? Kobiet, jedzenia. Nie, może nie, bo on został kawalerem, ja się ożeniłem. Czyli gustów nie było podobnych. Bratów wybierał dziewczyny, z którymi brat się mógł spotykać, czy nie? Czy mnie wybierał? Pokazywał? Znaczy jest tak, może nie, on czasem mi podsuwał, to nie powiem mi podsuwał, no ale no, no podsuń, że rozumiesz coś, chłopu, jak ci nie pasuje, nie? Nie, no po prostu Józio obracał się, począwszy od Chrzanowa, gdzie zaczął uczyć w liceach, gdzie przyjeżdżał tutaj do Opuszny z harcerzami, gdzie jako pierwszy, można powiedzieć, ksiądz chodził po cywilnemu, jeżeli tylko czasem w koloradce, wtedy mieli mi tutaj za złe, co to za ksiądz, nie? Tak samo grali na, brał swoich uczniów na z liceum, z kościoła świętego Kazimierza z Grzegórzek, tam gdzieś w jakichś salkach katechetycznych, powiedzmy, uczył ich wróbelek, mała ptaszyna, istota nieduża, ściąga, powiedzmy, w literaturę, nie, coś wzięli, gitarę, ale zawsze szedł torami, coraz więcej się ludzi, młodzieży zbierało, nawet wtedy, kiedy było to po lekcjach, były pełne sale, bo jakoś potrafił zaciekawić, do kogoś dojść, z kimś porozmawiać, komuś rękę podać, kogoś skarcić, ale nigdy głosu nie podnosił. Chyba najbardziej na Straszewskiego zobaczyłem, jak te związki księdza profesora ze studentami Wydziału Reżyserii są bardzo bliskie. Ksiądz profesor dowcip miał wpisany w charakter, poczucie bardzo subtelnej ironii i to odnosiło się przede wszystkim do samego księdza profesora. To jest pewna sztuka, żeby do samego siebie odnosić się z ironią i z humorem i niejednokrotnie swoje myśli, swoje zachowania puentować właśnie jakimś ironicznym oglądem rzeczywistości. Natomiast także w stosunku do studentów, ale każdy i ze studentów, i z pracowników cenił ten jego humor i cenił tę jego ironię, bowiem no, humor i ironia świadczy tylko i wyłącznie o inteligencji. Kurczę, znowu nie przyjęli, no. W tej ironii i w tym humorze zawsze był ten pokład no, góralszczyzny. To był ten świat, który z upodobaniem był przywoływany przy każdej możliwej okazji. Jeśli jakiś problem byłby nie do rozgryzienia, nie do rozwiązania, obojętnie czy na posiedzeniu Rady Wydziału, czy na jakimkolwiek innym posiedzeniu, to zawsze jakaś anegdota ze świata góralskiego była okazją, żeby rozładować emocje albo problem ustawić w takich relacjach, żeby wszyscy wiedzieli, jak należy dalej postępować. Należało do tych ludzi, którzy prowokowali pytania, udział w dyskusji i na pierwszy rzut oka najgłupszej wypowiedzi potrafił nadać kształt, wydobyć z niej coś ciekawego, że ktoś, kto wydukał jakieś tam parę zdań byle jakich, w spotkaniu z Tischnerem rozkwitał, czuł się ważny i mądry, bo Tischner powiedział to samo swoimi słowami. Wyszedł z tego, żeby pokazać, że ten człowieczyna, który tam się ledwie odważył odezwać, wskazał na coś naprawdę ważnego. I to są takie cechy, które wskazują, jak ta obecność była ważna. To, co charakteryzowało jego wypowiedzi, to była zwięzłość. Znaczy, to nie były jakieś wypowiedzi ciągnące się w czasie. On się mieścił zwykle w tych 15 minutach. I to też było wielką zaletą, bo można było w 15 minut można bardzo dużo powiedzieć, jak ktoś wie, co mówi. Więc Święta Anna to było jedno miejsce, gdzie się Tischnera spotykało. Drugim to był kościół świętego Marka. Dlatego, że on tam mieszkał, na Świętego Marka 10. Tischner prowadził, co może się wydawać dziwne, ale prowadził tam nabożeństwa dla dzieci. Na takich pentaków, który rodzice przynosili na rękach, albo tam się chodziły po kościele, robiły co chciały. On umiał skupić uwagę tych dzieci, posługując się bardzo prostym językiem i jakby był taki komunikatywny. Potrafił
wydobyć z tych dzieci głos. One w ogóle mówiły, co chciały. A on kierował te ich rozmowy na różne tematy i wypytywał się, no, na przykład, no, kto jest mądrzejszy, czy ksiądz Świeżacki, czy ja. No i takie rzeczy różne śmieszne tam powstawały, bo te dzieci paliły, co myślały, co im język, co im ślina na język przyniosła, prawda? I te spotkania dzieci z Tischnerem u świętego Marka były bardzo popularne. Są do dzisiejszego dnia ludzie, którzy mówią, no to było na co iść. Bo tam się człowiek i ubawił, i pomodlił, i spotkał ze znajomymi. No z tymi kazaniami było, powiedzmy, różnie. Turbacz, później Kościół Świętej Anny, później z Kościoła Świętej Anny do Kościoła Piotra i Pawła. No były to różne kazania, powiedzmy, i dla przedszkolaków, dla górali, dla różnych obcy, kazania na weselach. No Józio wszędobywalski, Józio udzielający się, Józio punktualny, Józio, powiedzmy, w cudzysłowie słowny, bo raz tylko się mu zdarzył taki przypadek, że miał mieć wykład chyba w Hamburgu. No i szybko kupił bilet do Hamburga, poleciał samolotem, wyciąga zaproszenie, kiedy już wylądował, gdzie to ma iść, na jaką ulicę, gdzie co. Oczywiście Józio pomylił sobie miasta, zamiast w Hamburgu wylądował we Frankfurcie. W każdym razie był troszeczkę też taki rozszczepany, nie zważał na strój. Kompletnie na pieniądze. On potrafił takie rzeczy ciekawe robić. Inny. Dziś dopiero wychodzi, ile, powiedzmy, on finansowo pomógł, ale chciał, żeby pomoc jego finansowa była taka, żeby przynosiła owoce. Jeżeli widział człowieka zdolnego, dla niego on niby pożyczał, później nie odbierał, ale widział, że coś z tego będzie, że ten owoc naprawdę będzie dobry. Na ulicy Świętego Marka dostał pan pewien prezent. Tak, jest niesamowita rzecz, mianowicie z tym moim kochanym bratem, no mieszkaliśmy razem. On czasem było tak, że on nawet pieniędzy nie miał, bo kompletnie nie przykładał w ogóle jakiejś wartości do pieniądza. Jedliśmy ten jakiś ryż, później dopiero wszystko to się jakoś zaczynało. I pozwólcie, jak pan pozwoli, ja sobie to akurat przy zakończeniu moich studiów dostałem takich spis życzeń, przeczytam, spis życzeń Kazusiowi ofiarowanych dnia 2 marca 1968 roku. Oto nasz czcigodny solenizant w chwili, gdy go po raz pierwszy rzuciła kobieta. To jest zdjęcie. Jego, moje zdjęcie płaczącego, no także ten. I życzenia. Pierwsze. Woda z miednicy życzy mu, aby ją zawsze wylewał do wiadra lub zlewu. Dwa. Prezenty, jakie otrzymał na poprzednich imieninach, życzą mu, aby je używał szczególnie odkurzacz. Trzy. Długi zaciągnięte od braci życzą sobie, aby były w porę zwracane. 4. Jego własny kożuch życzy mu, aby go pokochał i nie porzucał na rzecz kożucha brata. Miał fajniejszy kożuch, jak mój, taki, naprawdę taki fajny miał. 5. Szczoteczka do zębów życzy sobie być używana nie tylko przed randkami. Łóżko chciałoby go widzieć u siebie zawsze przed 22. 7. Liczne towarzyszki jego licznych randek życzą mu, aby na drodze swego wieczornego szczęścia nie spotykał braci ani z tyłu, ani z przodu. To jest to właśnie te efekty tych teatralnych. 8. Studium wojskowe życzy mu chorej wątroby. 9. Chora wątroba życzy mu studium wojskowego. 10. Dzwonek od bramy życzy mu gościnnych przyjaciół. A czasem nie byli gościnni. 11. Niektóre przepiękne panienki życzą mu mimo wszystko łagodnego sądu ostatecznego.
12. Rekolekcje wielkopostne życzą mu, aby je miał. 13. Brat najstarszy, z którym mieszkałem właśnie, życzy mu dobrego, zdrowego, niewilgotnego mieszkania z widokiem na dom mody Telimena, z własnym kluczem, pożyczonym adapterem, własnym kanarkiem, pożyczonymi strojami, głównie wieczorowymi. Niech to mieszkanie będzie bez żadnego podręcznika z chemii, bez książek o uprawie łąk, a już za żadne skarby bez podręcznika ekonomii politycznej. Na ścianach zdjęcia następujących twarzy: Barbara, Agata, Bogusławy, Elżbiety, Boby, Celiny, Danusi, Haliny, Jasi, Halinki i tak dalej, Emili, czyli Milki, Toni, Beaty, Marynki, Eli, tej od diagnoz wątrobowych. Mogą być dwa ujęcia: Krystyny, Marty i innych, których imiona ujawni czyściec, a może jeszcze gorzej. To było właśnie takie prezenty od brata i to było takie wspólne nasze mieszkanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak to jest w takim piśmie jak Tygodnik, który jest pismem katolickim, robionym przez świeckich ludzi, że tutaj zawsze szukamy księży, którzy rozumieją, o co nam w istocie chodzi. Nie księży, którzy zgadzają, którzy skaprobują, ale ludzi, którzy dają pewną taką gwarancję, że fantazja, wyobraźnia czy jakieś marzenia nie poniosą nas gdzieś na bezdroża, a jednocześnie, którzy nie będą spętani tą kościelną kurtuazją i ostrożnością. I takim człowiekiem był Tischner. Jego osobowość, na którą składała się jego góralska pogoda, jego niebywała bystrość, gdzie potrafił uchwycić istotę sprawy, była bardzo cenna dla tego środowiska. Tygodnik Powszechny nigdy nie był i nie jest kółkiem ministrantów. To są ludzie, powiedzmy, trudni. W takiej pracy jest łatwo różne napięcia, różne problemy. I Tischner był człowiekiem, który albo przez po prostu samoobecność rozładowywał, przywracał proporcje różnym sprawom, a jednocześnie w sprawach bardzo trudnych czasami ingerował wręcz przez rozmowy z ludźmi zamieszanymi w jakieś trudne sytuacje. Robił to znakomicie. To był człowiek, który miał w sobie tę siłę trafienia do człowieka przez jego szacunek i ciekawość człowieka. Dla Turowicza był, mam wrażenie, ważnym oparciem. Ta jego wierna przyjaźń. I potem Tischner, autor dla Tygodnika, z czasem stał się takim edytorialistą, autorem najważniejszych artykułów filozoficznych, religijnych i społecznych. Wiele jego książek powstało w ten sposób, że były najpierw sukcesywnie w miarę powstawania publikowane w Tygodniku. Tischner śledził rzeczywistość, to ta jego fenomenologia stosowana, i usiłował ją zrozumieć, wyinterpretować, nadać jej jakiś kształt pozwalający odczytać sens tego, co się dzieje. I tak powstawały te książki, ale tak w ten sposób też ranga Tygodnika, myślę, bardzo rosła, jego znaczenie dla kształtowania mentalności w tych trudnych czasach było tak wielkie także dzięki Tischnerowi. Nie przypadkiem go prosili na te kluczowe momenty dla Solidarności, okazania, o to, żeby on tam zabierał głos. To było po prostu ważne, to nie była jakaś kurtuazja. Tu nie prosili księdza biskupa czy kardynała, tylko prosili Tischnera. Kultura góralska gdzieś się cały czas przewijała w
jego historii? No oczywiście, oczywiście to było coś niesamowitego, bo nawet jeżeli byśmy weszli do kultury góralskiej, ja bym jeszcze cofnął się, co to Józiu, jak miałem gdzieś w granicach 8-9 lat, ze mną zrobił, to znaczy tak, dał mi Ted Mayera do przeczytania i tym sposobem chciał, żebym uczył się gwary góralskiej. No jeden z jego tematów, powiedzmy też tego Ted Mayera, monologu, który potrafię mówić, to był pod tytułem Jak się Michał chowa niedzłojas, bulcyk skłośna kośnego humru powiesił. O, dzień dobry panie. Dzień dobry, witam w sklepie góralskim. Dziękuję bardzo. Dzisiaj jestem mu niesamowicie za to wdzięczny, że mogę gwarą góralską mówić. Kawały, nie lubię, jeżeli ktoś takie nieokrzesane te gwarowo chce powiedzieć, to się jest celem, nie? I ta żywiecczyzna, góralszczyzna, te rejony, później już docierał nawet na Kaszuby, bo wiedział, że pieśń, muzyka, taniec potrafią łączyć ludzi. To było najwspanialszą rzeczą. Wtedy nie ma z jakiego rejonu, kogo. I to było niesamowite, że on to potrafił zrobić i na dowód tego obecność nawet pana Brody na jego pogrzebie. Muzyki góralskiej, żywiecczyzny, ktoś z Kaszub się pokazał. Niesamowite to było. Tak jak mówię, ja mu również za to dziękuję, że wpoił, moi rodzice tak wpajali również, kiedy uczyli tutaj w szkole podstawowej. Sportki góralskie. Ja dzisiaj, kiedy jestem ojcem rodziny szkół tisznerowskich. Witam również serdecznie w szkole podstawowej w Rajczy imieniem księdza Józefa Tisznera. Zapraszam na występy, na salę gimnastyczną, na występy zespołów. 37 szkół imieniem księdza Tischnera, 12 tysięcy młodzieży, również wpajam ten folklor regionalny. Powstają zespoły regionalne. Przy nadaniu imienia poszczególnym następnym szkołom, szkoły z poszczególnych rejonów idą, delegacje idą w strojach regionalnych. Słuchajcie, moi kochani, naprawdę cieszę się bardzo, że reprezentujecie szkołę imieniem mojego brata, czyli księdza Tischnera. Niezmiernie się cieszę, że poszliście drogą tą, którą on lubił. A mianowicie, że wasz nawet cytat tutaj, co by wiedzieć, ka iść, czego się trzymać, to jest wspaniała rzecz. Bo nic nie jest piękniejszego, jak folklor regionalny. Na pewno w życiu, jeżeli potrafisz tańczyć, potrafisz śpiewać, to ty doceniasz również i mamę, i tatę. I czyli wiesz, co to jest miłość. A kto dziś nie zna, nie wie, co to jest miłość, to nie jest człowiekiem. To jest takie przykre. Marzeniem i marzeniem mojego brata, który jest dzisiaj tu z wami, bo on tylko ten patron wasz, bo on tylko na chwilkę wyszedł, ale jest, naprawdę jest. I wszyscy, którzy od was odeszli, czy babcia, dziadek, może mama, może brat, są z wami. I byłbym szczęśliwy i mój brat, że kiedy będziecie opuszczać, czy opuścili tą szkołę, mogliście powiedzieć, chodziłem do Tischnerówki. Zesłą sobotę mieli
mieliśmy wielkie święto w chałupie. Mój dziadek kończył 60 lat. Babka tak se pomyślała, że na tą uroczystość tak se pięknie ubierę i uczę se. Stała raniutko, pięknie się ubrała, no i posła do tego nowego salonu u barcika. Caluśki 2 godziny tam siedziała, no a potem warciutko posła coś kupić i do chałupy idzie. Do hymnu Tischnerowskiego. Jedną rzecz jeszcze wam muszę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy w naszej rodzinie szkół Tischnerowskich mamy 37 szkół imieniem księdza Tischnera i mamy ponad 17 tysięcy młodzieży i dzieci. I to są szkoły różne. Są powiedzmy ze szkół specjalnych, prawda, dzieci chore. Jest szkoła przyszpitalna w Radziszowie, gdzie dzieci po wypadkach potem leżą, tam siedzą, nie? Uczą się, żeby nadgonić. Mamy też takie domowe hospicjum dla dzieci imieniem księdza Tischnera. Dziękuję wam serdecznie. Serdecznie dobry. Pana Kazimierza, witam, witam. Zapraszam do Małopolskiego Centrum Rehabilitacji Dzieci. Solidarność i nasza solidarność, idea solidarności wpisana w działalność naszego patrona. Stąd ten wybór, który żeśmy w ten sposób uzasadniali. Niepisany kapelan Solidarności, ksiądz Józef Tischner. Tak. Panie Kazimierzu, tak. W 2002 roku. 10 lat. Już 10 lat minęło od tego czasu. Szybciutko. Tu jeszcze jest chyba coś, pani dyrektor, macie? Tak, tutaj mamy to tradycyjne, te zdjęcia, które dostaliśmy. Tamto zdjęcie dostaliśmy chyba od pana Kazimierza w prezencie. Chyba tak, chyba tak. Nasz kącik Tischnerowski. Zapraszamy. Tu mamy klasę w tej chwili, która się uczy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Przedstawiam wam pana Kazimierza Tischnera, który jest bratem naszego patrona, księdza profesora. A ile was jest wszystkich? W tej klasie. A nie 13? A czemu nie liczycie panią profesor, nauczycielkę? Bo co? Nie jest uczniem? No, czasem by była uczniem, ale sympatyczna, dobra, tak? Fajne, no to cieszę się, pani dyrektor, że to znowu kącik Tischnerowski. Tak, znowu kącik Tischnerowski. Nie mamy odrębnej sali, więc gdzie się da, to gdzie mamy pamiątki i informacje o księdzu profesorze. No pięknie, no to życzę wam wszystkiego dobrego. Idziemy Dziękujemy. Dalej. Aha. Tak. No, tutaj nasze pamiątki z rajdów Tischnerowskich. Jest, tak, jest kościółek. I pamiątka kościółek, które otrzymaliśmy też. Też. W dniu nadania imienia naszej placówce. I kolejna klasa, tym razem język angielski. Dzień dobry, dzień dobry. Good morning, yeah. Pana Kazimierza ktoś zna? Nie, poznamy się jeszcze 17. Niektórzy byli w czerwcu, to pamiętają. Pan Kazimierz jest bratem naszego patrona, księdza profesora Józefa Tischnera. I przyjechał, żeby was odwiedzić, zobaczyć, jak się uczycie pięknie. A wy macie jedyną niepowtarzalną okazję, żeby pana Kazia prosto z gór zobaczyć. Przyjechałem prosto z gór i teraz widzicie, popatrzcie się tu do tej kamery. O, pomachajcie. No.
No jak wspaniale, ten uśmiech wspaniały, a jak pani profesor, może być? Fajna jest, prawda? Naprawdę super, pani profesor, żeby wszyscy takie byli. No to jak po angielsku, do widzenia? Goodbye. Goodbye, pa. A teraz przejdziemy na oddział dzieci najmłodszych. To są takie dzieci z pierwszej, drugiej, trzeciej i czwartej klasy. Same dziewczynki, ale mieszkają w takim wyremontowanym, pięknym oddziale. Oj. Zapraszam, można pooglądać. Tu jest. Tak. Tak to, tak to wygląda. Czyli to jest takie ich mieszkanie tutaj, tak? Tak, tutaj mieszkają. I tu cztery dziewczynki. Z klasy której? Z czwartej jesteście klasy, no. A teraz sala gimnastyczna, miejsce, gdzie dzieci ćwiczą, po to przyjechały. Mamy dzieciaczki tutaj i ze schorzeniami narządów ruchu, po wypadkach, po urazach różnego rodzaju. I dzięki tym ćwiczeniom mogą powracać do zdrowia. Tak naprawdę to jest zasadniczy cel ich pobytu. Szkoła, jako ten dodatek, który daje normalności, codzienności. Natomiast to jest to, co stanowi cel ich pobytu w Radziszowie. Nie, to jest też miejsce ćwiczeń, bardzo wytężonych ćwiczeń z obciążnikami. Mhm. Tak, w każdej sali rehabilitacyjnej dla dorosłych i dla dzieci takie miejsca są. Góralszczyzna to jest rodzina, taniec i śpiew. Tak, no i kawały góralskie, nie? No, na przykład taki jeden z kawałów, który mi tak akurat zapamiętałem, to co on mówił, takiego Jaśka chcieli wziąć do wojska. A jego kolega Stasek gadał mu tak: Jasiek, chcesz, aby cię do wojska nie wzięli? To idę ty do dentystki, daj sobie syćkie zęby wyrwać. Wtedy cię nie wezmą do wojska. Stasek poszedł do dentystki: pani, rwijcie syćkie. Pani zgłupiała: no ale rwać syćkie i koniec. No to powyrywała syćkie zęby. Stasek poszedł do tego asenterunku, czyli do poboru. Jasiu siedzi przed drzwiami i ceko, co to be. Wychodzi Stasek, Jasiek się pyta: no i co? Stasiu, wzięli cię do tego wojska? Jasiu, nie wzięli mnie do wojska, bo mam blatwusa. No i mniej więcej tak wygląda ta nasza góralszczyzna, te kawały. Krótkie, zwięzłe, ale konkretne. Z Janem Pawłem II i rozmawiali tam na tematy trudne, a potem potrafił te tematy trudne przetłumaczyć ludziom, chociażby tutaj w Łopusznej, prawda? W sposób prosty i jasny. No tak. Jest jedna rzecz. I przetłumaczyć to, i jednocześnie on to przekładał w tym rejonie przekładał to na Gwarę Góralską. I w Gwarze Góralskim, jeżeli to było przełożone, było niesamowite. Był moment taki, kiedy ledwo zdążył na jedną z mszy pod Turbaczem i ofiarował im kielich podarowany przez Jana Pawła II, papieża. Było to niesamowite. Na Turbaczu zaczęły się słynne msze. Tak, to się zaczęło w ten sposób, że zabrał grupkę ludzi tutaj z Łopusznej, muzykę. Swego czasu podeszli na Turbacz, tam tak sobie odprawili mszę, tak sobie krzyknęli, a może byśmy tu co roku przychodzili. I właśnie co roku przychodzili, przychodzili w pierwszą niedzielę sierpnia, później w drugą niedzielę sierpnia, czasy Solidarności, czasy stanu wojennego. I były to spotkania pod Turbaczem, bliżej źródeł, tam gdzie czysta woda wypływa, a jednocześnie bliżej Boga. I tam było to, co wtedy było potrzebne. Były uniesione ręce i palce z literą V, były kazania, może to nie były kazania, były nauczania, przestrogi. W treści tych kazań można było wszystko znaleźć.
nawet to, kto kim się, czym się powinien zająć, do czego kto jest stworzony. Tam, może też w tych kazaniach, były takie słowa użyte, że później księdza Tischnera też nie akceptowali. Dziś jest to wszystko, tak go nie akceptowali, kiedy napisał książkę Rozmowy między panem a plebanem, Ksiądz na Manowcach, nie? Natomiast jedna książka, którą ja nie akceptuję, można powiedzieć, to jest, i tu miał rację Józiu, bo napisał jedną pierwszą książkę Świat ludzkiej nadziei i dał mi ją i napisał dedykację dla mnie, dla Kazusia i jego rodziny z beznadziejną nadzieją, że przeczyta. I tu miał rację. Świat ludzkiej nadziei, ja tej książki nie przeczytał. I tam powiedzmy tworzył, i tam ten ksiądz Tischner, góral w sutannie, prawda, tam powstał, przychodzili różni księża, różne osobistości. Natomiast można było też poznać, bo zbierałem kazania spod Turbacza na taśmy, jak można było dostrzegać, bo on witał. On witał tych wszystkich, którzy przyszli, ale witał również tych, którzy przyszli służbowo. Ale najłatwiej było tych służbistów spotkać, znaleźć ze zdjęć. Jeżeli któryś miał aparat fotograficzny, to znaczy, że jest służbowo. Ja tymi też sposobami szukałem, czy zdjęć szukałem, czy nagrań właśnie z tych mszy turbaczowskich, nie. Później troszeczkę tak krzywo na to patrzył, bo zaczął się z Turbacza robić takie msze odpustowe. Kramy, nie, takie troszeczkę, no także, że zostawił Turbacza. Ale tam miał widok na całe Gorce, które tak bardzo kochał. Tak, tam miał na widok, nie tylko na Gorce miał, można powiedzieć, jeżeli popatrzył z góry na tłum ludzi, miał widok na całą Polskę. Bo w tym tłumie ludzi można było zauważyć hutników, stoczniowców, górników, różnych powiedzmy naści ludzi. Dziś dopiero to widzę. Dziś tak jak mam możliwość spotkać się z kimś i ktoś mi mówi, a proszę pana, ja to jako małe dziecko, mnie tata nosił na mszę do świętego Marka, na mszę dla przedszkolaków. Nie? Ktoś mówi z Gdańska, który przyjechał nam pogrzeb, nie, że tak ja chodziłem pod Turbacz. Tak Polska jest mała i tak nam wiele nie potrzeba, żebyśmy się naprawdę systemem Józia tak jakoś pokochali. Lubił też sztukę tutaj, tą góralską, czego dowodem są portrety Tak. Pana Gromady. To był Marian Gromada właśnie, jeden z wielkich jego przyjaciół w sąsiedniej miejscowości. Mieszka nawet w domu, który kupił, tam mieszkała wcześniej państwo Bryjewscy, nauczyciele. Tam jego kolega Józia był i to tak fajnie się układa, bo właśnie teraz tam osiadł Marian Gromada. Marian Gromada to jest jeden z tych, który jak jedyny potrafił pędzlem oddać twarz Tischnera. Za życia to robił, później po jego śmierci długo, długo nie mógł pędzla podnieść, żeby twarz namalować, coś go wstrzymywało. I to jest ten, do którego ja po śmierci brata poszedłem i mówię mu: Marian, ponieważ ty znasz Józia, ja ci doradzę jeszcze, co on lubił, za projekt, zrób projekt jego grobowca. Marian wtedy tylko powiedział tyle: niesamowite dla mnie wezwanie, ale jakże ważne. I podjął się tego. No, kłaniam się, Marianku, serwus. Witaj, no, proszę bardzo, przygotowałem, jesteś pierwszym gościem tutaj na mojej wystawie. Oj, cieszę się. Rozpoznasz pewnie wszystkich, bo wszystkich znasz. No, dużo tych bliźniaków tam jest, ale wszyscy podobni do jednego. No, właśnie. Wszyscy podobni do też, jednego. Są też inni tutaj. Oj, jednego już nie ma. Solusi, tak. Dorki nie ma. Jako młody chłopak, bo trzeba pamiętać, że to były przyjaźnie rodziców.
szczególnie księdza Tischnera i państwa, którzy ten dom zbudowali. Ojciec księdza Tischnera był dyrektorem szkoły, jak wiadomo, w Opusznej. Wcześniej, przed nim pan, który zbudował ten dom, pan Stanisław Bryjewski, był również tam dyrektorem tej szkoły. Tischner oraz brat księdza Tischnera, pan Marian, wtedy jeszcze Kazia bodaj nie było na świecie, przychodzili tutaj razem z rodzicami. Ja mieszkałem, zanim kupiłem ten dom, to mieszkałem jakieś 100 metrów wcześniej od tego domu, więc niedaleko się przeniosłem. Wiesz co, no oczywiście, że tłem to jest dom, wasz dom, no, no księdza Tischnera, to jest tam widać. Jest. Ale niektóre tło jest na tyle odrealnione, bo chodziło mi o to jednak, żeby no, jednak sięgnąć głębiej i gdzieś tam wyżej, niż tylko ten dom tutaj na tej ziemi. Czasem się to udaje, czasem jest trudniej. Dzięki księdzu Tischnerowi, no trzeba powiedzieć, wiele się wydarzyło w moim życiu. Przede wszystkim napisał teksty do moich katalogów. To jest bardzo ważna sprawa, ponieważ te teksty, one w jakimś sensie określiły też sens mojego malowania, bo żeby malować, to też trzeba widzieć jakiś sens tej pracy, tej czynności. Teksty, które napisał, to po dziś dzień mi służą i wiele rzeczy się wydarzyło w związku z tymi tekstami. Pewne rzeczy w życiu miałem łatwiej. Czasem może trudniej, bo niestety, no, jak wiemy, nie wszyscy lubią księdza Tischnera. Oczywiście na ogół to są ludzie, którzy nie czytają księdza Tischnera. To jest przede wszystkim podstawowa sprawa. Bo podejrzewam, że gdyby mieli odrobinkę dobrej woli i gdyby się umieli otworzyć i gdyby zechcieli sięgnąć do książek księdza Tischnera, jestem pewny, że zmieniliby zdanie. Tischner budził ogromne sprzeciwy w takich środowiskach prawdziwych katolików, niektórych filozofów. Drażnił. Drażnił czym? Myślę, że niektórych ludzi z ambicjami dużymi, z wielką wiedzą skądinąd, pracowitych, musiało drażnić, że ten Tischner jest tak bardzo obecny, że ma taki wielki wpływ. Nie wiem, dlaczego Tischner, co ten Tischner? Przy moich studiach, przy mojej wiedzy, myślał sobie, przypuszczam, nie jeden z uczonych. No, tak czasami bywa. On się nie bał mówić rzeczy niepopularnych w środowisku. To budziło sprzeciw. Pamiętam taki przypadek, mój kolega ze studiów, który jest redaktorem jednego z pism katolickich, w tym piśmie prowadził taką niesympatyczną wojnę z tygodnikiem. Napisałem mu, słuchaj, to nie ma sensu, żebyśmy się tu żarli, na siebie napadali, o to samo nam w końcu chodzi, patrzymy z innych stron, jakiś taki list. I on mi odpisał, zgadzam się z tobą, ale to jest niemożliwe. Dowodem tego jest artykuł Tischnera w ostatnim tygodniku. Już nie pamiętam, o jaki to artykuł chodziło, ale to tak bardzo bulwersowało, bo jest pewna taka poprawność polityczna także stosowana w prezentowaniu problematyki religijnej. Z tym, że absolutnie bym Tischnera nie zaliczył do jakiegoś buntownika, kontestatora, on był najdalszy od tego. I też z całym podziwem dla Tischnera nie należy sądzić, że on rozwiązał wszystkie problemy, że on znalazł wszystkie odpowiedzi. Jak się czyta jego tekst i widać, że w pewnych momentach on jakimś pięknym zdaniem, ozdobnikiem właściwie robi unik. Ja to u niego bardzo lubiłem, bo to po prostu się towarzyszyło jakiejś wielkiej twórczości, która no nie ma jeszcze produktu końcowego, to się ciągle staje. Jak ksiądz Tischner zmarł, to ja byłem pewny, że więcej nie wrócę do portretu księdza Tischnera. Ale oczywiście nigdy nie trzeba być pewnym i nie trzeba mówić nigdy. Okazało się, że wiele lat po śmierci, kiedy się zbliżała 10. rocznica śmierci księdza Tischnera, przyszły wspomnienia, przyszły jakaś tęsknota, bo my wszyscy w jakimś stopniu tęsknimy za księdzem Tischnerem. Jest to może jakieś wyznanie, ale to nic nadzwyczajnego, bo jak się znało księdza Tischnera, to proszę wierzyć, że naprawdę tęsknota to jest coś bardzo oczywistego i normalnego. Po prostu to był tak cudowny człowiek, który tyle blasku
tak powiem, jak przychodził, jak się pojawiał, to my wszyscy się, jak powiedziałem, się grzaliśmy w tym pięknym jego świetle i cieple, znając księdza Tischnera coraz bardziej chyba, bo ja po śmierci chyba jeszcze bardziej go poznałem niż za życia, czytając jego książki kolejne i kolejne. Sam jestem starszy, sam myślę inaczej, mam nadzieję, głębiej. I tak oto powstało aż 9 portretów. Mam nadzieję na tyle ciekawych, no, że te portrety jakoś funkcjonują samodzielnie, bez słów. Jeszcze taka cecha chyba, którą trzeba zawsze, interpretując Tischnera, pamiętać. Taka niezwykła życzliwość dla ludzi. Nawet tych ludzi, którym dokuczał, którym dogryzał, z których pokpiwał, bo potrafił to robić czasami w sposób dość okrutny. Ale to było wszystko podbudowane nieprawdopodobną życzliwością. A to jest taki mechanizm, że życzliwość budzi życzliwość, a nie wrogość. Dlatego sądzę, że dla naszej grupy w tygodniku on był jednocześnie taką nieustanną lekcją Kościoła. Kościoła, który jest Kościołem oczywiście, ze swoimi wymaganiami, ze swoją dyscypliną, ze wszystkim, a jednocześnie jest życzliwy każdemu człowiekowi. Pamiętam u świętej Anny te godzinne jego opowieści o jego rozmowach z jego przyjacielem Szewczykiem, nieżyjącym już marksistą, o ich sporach. To była wielka przyjaźń. Jednocześnie to był ten nieustanny spór. Także to jest chyba takie dziedzictwo bardzo trudne do przekazania. Tego już nie ma w tekstach. To tylko jesteśmy świadkowie, którzy z tego czerpali. I to idiotyczne powiedzenie, że nie ma ludzi niezastąpionych, w tym przypadku ono jest szczególnie idiotyczne. To jest niezastąpione. Nie będzie drugiego Józka Tischnera. I to jest taki nieustanny ból właściwie. Tak bardzo teraz by był potrzebny. '97 rok zaczęło się jego, powiedzmy, taka można trauma życiowa, ale po operacji wszystko było w porządku. Dopiero w 99 roku zaczął tracić przytomność, przewracał się. Zrobione dokładnie badania, okazało się, że ten uśpiony nowotwór rak odezwał się. Miał wtedy rurkę w nosie, w ten sposób odżywiał się tą rurką, ale mimo tego nie tracił nigdy humoru, mówiąc, że na tej rurce mogą sobie gołębie usiąść, ewentualnie jest to końcówka rurociągu przyjaźni. I wtedy też wracał, chciał być w 99 roku, chciał być konieczny na Boże Narodzenie. Tutaj już miał dom, żebyśmy wspólnie spędzili święta. Wtedy się bardzo źle poczuł. Dostał zachłystowego zapalenia płuc. Cudem go uratowali. Nikt się później operacji w Polsce tu nie chciał podjąć. Doktor Szczeklik znalazł specjalistę w Anglii, gdzie zrobili bratu przeszczep przełyku tak, że mógł wtedy już przełykać. Natomiast tak jak znowu pisał, mówił, że mogę wodę pić czy spirytus, nie jest to dla mnie tak ostre, bo nie czuję tak mocnego smaku. Nie chciał być w szpitalu, później jeszcze jedno ostatnie jego spotkanie na Wawelu. Pisze takie reportaże o miłosierdziu, odprawia mszę. Właśnie w tym domu swoim przychodzi muzyka góralska, prosi wtedy Stasię Trybunię Staszel, która ostatnie fragmenty filozofii po góralsku czyta. Stasiu, graj. Przychodzą znajomi,
On ciężko macza, tylko z trudem przełyka cząstkę hostii. Po tym wszystkim kładzie się spać, jest zmęczony, rak postępuje. Przyjeżdżają tutaj lekarze z Krakowa. Cały czas dyżur pełni moja bratowa, która wcześniej przechodzi na emeryturę jako nauczycielka. Dyżur pełni w Krakowie. Przyjeżdża tutaj również dyżur pełnić. Ja również tutaj z moją żoną przyjeżdżam, żeby podmieniać ją na tym dyżurze. Wtedy już dochodzi do tego, że robią mu również, bo rurka i to zaczyna, już nie da rady przełykać. Już głos ten chrapliwy staje się coraz cichszy. To, co zaczął mówić, już nie wychodzi. Jedynie co, to kartka, długopis, ale można i na tej kartce zauważyć postępowanie choroby, bo charakter pisania zmienia się. Trudno wyselabować, ale mimo cały czas pyta, co się dzieje, kto, co interesuje się wszystkim. Chce wszystkich przyjmować, jednak też ze sprytem to robi, bo jeżeli widzi, że ktoś jest naprawdę niemęczący, potrafi z nim na kartce rozmawiać. Natomiast jeżeli widzi, że ktoś męczący przyszedł, przyjmie go, ale zamyka oczy, tak jakby wpadł w sen. Kiedy myśmy mieli nadzieję, że ten nowotwór, rak, najbardziej bolesny, złośliwy, ustąpi, on nie miał już tej nadziei, wtedy poprosił o kartkę papieru. Podałem mu tą kartkę papieru, w pozycji leżącej napisał. Ja wziąłem tą kartkę, odsylabowałem: Kaziu, pogrzebcie mnie w Łopusznej, między ludźmi. Nie róbcie jakichś przemówień. Było to coś takiego niesamowitego. Później wziął mnie za głowę, mocno przytulił do serca i głaskał. Czułem to. Czułem tą różnicę 15 lat, kiedy ja miałem 10, on 25. Kiedy ja miałem 24, kiedy ślub mi dawał, mało co się nie spóźnił. Kiedy w trudnych chwilach podawał rękę, był doradcą, czułem to. Zaczął głaskać. Mocno serce biło i wtedy wziął znowu tą kartkę i napisał: Kaziu, tak odsylabowałem, bo trudno było to. Kaziu, już się żegnamy. No cóż miałem? Wyszedłem do innego pokoju, łzy poleciały, zawołałem wtedy bratową, ona to samo przeczytała. Czuł, że odchodzi. Wtedy podszedłem do niego, posadziłem go, dałem mu nową kartkę papieru i podniosłem głosem, powiedziałem: co tu napisałeś? On zorientował się, że coś zrobił złego. Napisał: Kaziu, masz trociny we włosach, idź się uczesz. Potrafił nawet w tej sytuacji wybrnąć, a później napisał: weź ty mój strój góralski, kontynuuj, co ja robiłem. Idź na zebranie Związku Podhala w stroju góralskim. I znowu przejaw kultury, regionalizmu, żywieczyzna, Podhale, Spisz, Orawa, Sądecczyzna, to co łączy. To było niesamowite, do ostatniej chwili. I później już wyjazd do Krakowa, bo rak robił swoje, szpital. Ja jestem wtedy, mam jechać nawet, jestem w Starym Sączu z rodziną, bo na niedzielę wybieramy się, żeby podmienić na dyżurze moją bratową.
nie zdążyłem, bo w radiu był brat i bratowa. Można było słyszeć, że zmarł ksiądz Tischner. Znaczy zmarł. Może nie tak. Zmarł, odszedł, ale zmartwychwstał. Bo dziś widzimy i dziś ja nie mogę mówić, że go nie ma. A ja tylko chcę spełniać jego testament. I napotykam na swojej drodze, którą nazwaliśmy drogami księdza Tischnera, niesamowitych, ciekawych, dobrych ludzi. Bo posłużę się nawet jego cytatem, kiedy napisał coś takiego, że niebo nie przychodzi znikąd. Coś z nieba mamy w sobie. Coś z nieba przekazujemy innym. Ja w ten sposób, przez te spotkania, przez uczestnictwo z młodzieżą, przez słowo mój, moja, niejako spełniam jego testament, czując, że on cały czas mówi: Kaziu, uważaj, jeżeli robisz dobrze, rób tak dalej. I wiedz, dla kogo to robisz, bo robię to dla młodzieży, dla dzieci ze szkół specjalnych, dla dzieci z domowego hospicjum, dla wszystkich. I kultywuję to, co jest najistotniejsze. Regionalizm, góralszczyzna, żywiecczyzna, Spisz, bo nic tak nie łączy, jak muzyka, jak śpiew. I pogrzeb, tłumy ludzi. I właśnie ten Jurek siedzący i broda grający i zespół z góralski. Nuta o ślebodzie, byli chłopcy byli i on nie umarł, on zmartwychwstał. Tłumy ludzi. Dziś zbieramy te plony, które on zasiał. Jest to niesamowite i chciałbym, żeby jego wzorem, to co przekazywał innym, to miłość, żeby mogliśmy powiedzieć również: mój dom, moja rodzina, moja szkoła i moja kochana Polska. Tym skończymy